o, gdzie on ty jest? Dzień dobry. I witam z hotelu. Dzisiaj programistek w Białymstoku i zawsze jestem w hotelu. I jest telewizor, to trochę korzystam. I dzisiaj przyjaciele. I słucham też piosenki z rana. Master of Puppets. Tak pozwala mi się stresować z rana, bo trochę się stresuję. A mój stres dzisiaj jest połączony lekko z ekscytacją, ponieważ występuję w miejscu, w którym nie byłem już od lat. Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, gdzie studiowałem przez kilka lat. I ogrom czasu spędzałem w salach, głównie w tej, 101, 102, 104. A teraz co tu się wyprawia? Programistek. Było nasze ulubione miejsce, gdzie spędzaliśmy czas między wykładami, gdy nie mieliśmy na murku i nie piliśmy piwka. Właśnie tutaj. Takie ławeczki, tutaj stołóweczka, tam czasami też graliśmy w karty. Tutaj była słynna sala wykładowa, gdzie w sumie w tej chwili ktoś się uczy. A tam jest biblioteka, w której też spędzaliśmy sporo czasu. Niesamowite. Mam po prostu taką eksplozję wspomnień. Niesamowite. Więc następuje proces rejestracji. Już wszyscy się rejestrują. Piękne koszuleczki. I mamy tutaj kolejkę, która się ustawiła aż na pierwsze piętro, aby odebrać swój identyfikator i jak najszybciej dostać się na sesję programistoku. Byłem już w życiu ewangelistą, ale dzisiaj zostałem kaznodzieją. I oczywiście programistek by się nie udał, gdyby... Nie... Gdzie on tu jest? Gdzie tu jesteś, chłopczyku? Gdzie tam uciekasz? A dzień dobry. Maciej Niserowicz. Wielki pisarz, filantrop. Maciej Ibisz dzisiaj. Więc żeby zaprezentować klimat programistowy, trzeba posłuchać muzyki programistowej. Przemku, co myślisz? Zajebista muza. Zajebista muza. No i sytuacja jest następująca. Ludzie chodzą w czapkach na programistoku. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Przemek, Przemek. To jest konferencja programistok, a nie lutowisko. A, czekaj. O, i dzień dobry. Co słychać? Fajnie, super, jesteśmy pierwszy raz w Białymstoku, pierwszy raz na programistoku tym samym. Wczoraj miałem prelekcję na Bicorze. Coś tam poszło. Możemy pozdrowić kogoś? Możecie. Mikołaja pozdrawiamy, bo chciał bardzo być, ale niestety siła wyższa. Mikołaj, pozdrowienia. I spotkałem kolejnego gościa. Dzień dobry, Tomku. Cześć. Kopa lat. Dzień dobry. Kopa. Powiedz, co robisz w takim mieście jak Białystok? Łączę się z ludźmi na programistoku. Białystok łączy ludzi. Białystok łączy ludzi. To wszystko się zaczyna i wszystko się kończy. To pamiętajcie. I oto on. Oto on. O, cześć. Kasia. Cześć, Mirek. Cześć, Mirek. Dzień dobry. Słynny Andrzej. Szachista. Zapomniałem o czym nagrywania, więc właśnie skończyłem swoją sesję. Na sesji było ponoć, niektórzy twierdzą, około 400 osób, więc pierwszy poziom z bloga 3poziom.pl. Jak było? Jasnie. A, mam was. Zapomniałem nagrywać, jak byłem podekscytowany, ale już jesteśmy po sesji. I nic nie wiem. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli Marleno oglądasz nas, to pozdrowienia wielkie. Białego stopu. Więc mamy teraz przerwę obiadową i z racji tego, że jest olbrzymia kolejka, to ruszam z ekipą w pewne miejsce, gdzie już byłem wczoraj. I
konferencja dobiega końca. Czas na pamiątkowe zdjęcie z końca naszej wspaniałej imprezy. I tyle. Bateria się kończy, dzień się kończy. My jeszcze mamy obiad, potem jeszcze mamy jakąś imprezkę. Ale tyle. Niesamowity dzień. Niesamowici ludzie. Programistok 2017 dobiega końca.